Dobry wieczór Państwu. W imieniu pani Ewy Makuli, Orkiestry Muzyków Bydgoskich M-Band oraz organizatorów pragnę powitać wszystkich Państwa w gmachu Filharmonii Pomorskiej na dzisiejszej wspaniałej uroczystości. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i wspólnie z nami spędzicie ten wieczór. Szczególnie gorąco chciałabym przywitać przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Pana wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego. Pana Lecha Zagłobę-Zyglera, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Panią Magdalenę Buszman, dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu. Panią dyrektor Mariolę Mańkowską. Chciałabym przywitać również przedstawicieli Opery Nowa i innych instytucji oraz wszystkich znamienitych gości, którzy są dzisiaj pośród nas i dotarli w ostatniej chwili. Patronat honorowy nad dzisiejszym koncertem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, pan Piotr Całbecki. Do odważnych świat należy. Te słowa z pewnością nie są obce bohaterce naszego dzisiejszego spotkania. Ewa Makula, kobieta wielu talentów, niezwykle charyzmatyczna, pełna pasji, oddana nie tylko muzyce, ale przede wszystkim młodzieży. Od 60 lat przez całe swoje zawodowe życie krzewi muzyczne i patriotyczne wartości wśród kolejnych pokoleń. Jak mówię o sobie, kapelmistrzem została przez przypadek, kiedy podczas wyjazdowych występów z operetkami zabrakło dyrygenta. Wtedy to pani Ewa, ówcześnie grająca na flecie w orkiestrze, zadecydowała go zastąpić. To były jej pierwsze szlify. Szlify, które doprowadziły ją i jej zespół aż do dnia dzisiejszego. W roku 2020 Orkiestra Muzyków Bydgoskich M-Band pod kierunkiem pani Ewy Makuli obchodziła 25-lecie swojego istnienia, zaś jego założycielka 60-lecie swojej pracy zawodowej. Na estradę pragnę teraz zaprosić bohaterkę dzisiejszego spotkania, panią Ewę Makulę oraz pana wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Zbigniewa Ostrowskiego, który wyrażając wdzięczność za ten 60-letni dorobek pracy zawodowej, uhonoruje panią Ewę medalem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Kujawiano Pomeraniensis. Witam Państwa serdecznie. To jest właśnie przywilej osoby przemawiającej, że na chwilę można zdjąć maseczkę. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że Was widzę. To jeden z pierwszych koncertów po lockdownie, który się odbywa w Filharmonii Pomorskiej. A myślę, że bohaterka tego koncertu jest osobą wyjątkową. W 1963 roku przygarnęła panią Ewę Makulę Bydgoszcz, a ona Bydgoszczy odpłaciła się znakomicie. Istnieje, funkcjonuje, jest obecna w życiu artystycznym Bydgoszczy od 60 lat. Od 25 lat daje nam radość, prowadząc Big Band M-Band. Właściwie trudno byłoby wymienić miejsca, w których nie grała. Trudno byłoby wymienić okazje, z powodu których pani Ewa ze swoją orkiestrą nie występowała. W tym wszystkim były triumfy na festiwalach w kraju i za granicą,
była niezwykle podniosła możliwość zagrania w koncercie papieskim w czasie pobytu Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II tutaj w Bydgoszczy. Myślę, że pani Ewa swoje życie spędza niezwykle pracowicie. Swoim zaangażowaniem, swoją wrażliwością mogłaby obdzielić rzeszę społeczników. Cieszę się bardzo, że ten wiele razy przekładany koncert w końcu się odbędzie. Ale też powiem, że pani Ewa jest osobą, z którą się świetnie współpracuje, jest niezwykle precyzyjna i wymagająca. Dlatego cieszę się, że dzisiaj będę mógł w imieniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego wręczyć najwyższy honor, którym dysponuje marszałek województwa, medal Unitas Durat Palatinatus Kujawiano-Pomeraniensis. Ten medal wręczamy ludziom szczególnie zaangażowanym. Gdybym miał opisać profil psychologiczny osób, które otrzymują to zaszczytne wyróżnienie, to pani Ewa wpisuje się w ten profil w sposób całkowicie pełny. A zatem z wielką przyjemnością wręczę pani w tej chwili medal, jeżeli do mnie podejdzie medal. Pani Ewie Barbarze Makulin, medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Kujawiano-Pomeraniensis w uznaniu zasług na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego i jego mieszkańców podpisał Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, a to jest ten medal, który w tej chwili właśnie jest dopuszczono mnie do głosu, bo często orkiestra mnie nie dopuszcza do głosu. No tak jest, że... Ale pan marszałek mnie dopuścił. Jak pierwszy raz do pana marszałka przyszłam, tośmy rozmawiali chyba godzinę. Byłam usatysfakcjonowana, bo pan marszałek, nie wiem, skąd się dowiedział, chyba od pana Figasa. A czy jest pan dyrektor Figas? Chyba nie ma. To nic, dobrze. Ale jest pan wicemarszałek, jest, myślę, że jest również pan Lech Zagłoba, chyba jest, tak? Jest czy nie? Jest. Niech się, to proszę tutaj, proszę. No proszę, ja chcę uściskać pana, ja chcę pana uściskać. No muszę, mam okazję. Nie wymiga się pan tak łatwo, nie wymiga. No ale maseczkę może pan zdjąć, czy nie? Nie może pan, nie. Pana Ostrowskiego już uściskałam, myślę, że w innej okoliczności się jeszcze uściskamy, ale chcę powiedzieć, że tak. Bardzo dużo zawdzięczam właśnie panu Lechowi Zagłobie. Nie będę opowiadać szczegółów, ale naprawdę, w pewnym okresie 6 lat temu, to ja się rozpłakałam i do syna powiedziałam: pan Zagłoba mi uratował życie. Ale dlaczego? Bo orkiestrę mi uratował. tak to było, naprawdę. No. Natomiast pana Ostrowskiego nie znałam, ale jak poznałam i również poznałam pana Wojciecha Koniecznego. A jest pan Wojciech Konieczny?
Niech się pokaże, niech się pokaże. Gdzie jest pan Wojciech Konieczny? Nie ma pana Wojciecha? Pan Wojciech Konieczny, do tablicy proszony. Nie ma? Niemożliwe. No to naprawdę, to bardzo żałuję. Ponieważ pan Wojciech Konieczny bardzo dużo pomagał mnie i w całej orkiestrze w tej realizacji tego przedsięwzięcia. No bo żeby dostać taki medal, nagrodę i być tak uhonorowanym, no to nie wiem, nie liczyłam na to, że sobie zasłużyłam. No ale może sobie zasłużyłam, no nie. Cieszę się, jestem szczęśliwa jestem, naprawdę. No, a jeszcze najbardziej jestem szczęśliwa, że przez tyle lat, ponieważ ja tą orkiestrę zakładałam dość późno, no bo jestem coraz młodsza, wiecie, ci co wiedzą, to wiedzą, ale ja coraz mniej mam lat, to znaczy trochę bliżej do setki, to coraz mniej. Więc, że mi się jeszcze udało, 25 lat naprawdę, niektórzy koledzy, mam takiego przyjaciela we Wrocławiu, który już jest bardzo chory, on powiedział, słuchaj, jak ty to robiłaś? Bo ja to się stale obrażałem. Ja mówię, no nie można się na ludzi obrażać. No trzeba po prostu wszystkich kochać. Proszę Państwa, kocham Was wszystkich. Rozpoczynamy koncert. Poprosimy w takim razie teraz pana Lecha Zagłobę-Zyglera oraz panią Magdalenę Buszman o złożenie gratulacji jubilatce. W imieniu prezydenta miasta Bydgoszczy, pana Rafała Bruskiego, pragnę zarówno zespołowi, jak i jego założycielce złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia, a jednocześnie podziękować za te 25 lat pracy, za to, że dzięki państwa zaangażowaniu muzyka trafiła, myślę, do niejednego serca, bo przecież cóż dzisiaj, w dzisiejszych takich trudnych czasach, wszystkich nas nie pokrzepia jak właśnie muzyka. Więc dziękujemy za te 25 lat i prosimy o więcej. Szanowni Państwo, myślę, że kapelmistrzów było wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Paniewie. Że tak to sparafrazuję. Dodam jeszcze, że 25 lat z orkiestrą, 60 lat na scenie, to wszystko nic. Ja życzę w imieniu Rady Miasta Bydgoszczy, w imieniu przewodniczącej Rady Miasta, pani Moniki Matowskiej, życzę, żeby taki jubileusz w takiej samej formie, z taką samą werwą i zapałem, z taką ogromną siłą przebicia, z takim parciem do przodu, którego niektórzy się nawet boją, bo jest pani z tych, co jak drzwi zamkną, to oknem wejdzie. I nie wszystkim z tym łatwo jest, to jest prawda, ale widać efekty. Życzę więc, aby te 25 i 60 dopiło do setki na scenie i wtedy będziemy uroczyście więcej obchodzić. Wszystkiego dobrego. Pani Ewa Makula przez ponad 25 lat była flecistką orkiestry Opery Nowa, dlatego na estradę zaproszę także przedstawicielkę tej instytucji, która w imieniu pana dyrektora Macieja Figasa złoży jubilatce gratulacje. Z opery. No ja też, trudno mi poznać czasem, bo w maseczkach. No ja nie mogę być w maseczce teraz, no jak trzeba to chodzę, no ale na razie. Pozostałych Państwa poprosimy o składanie gratulacji po koncercie, który właśnie rozpoczynamy.
Muzyka to niewysłowiona mowa. Uniwersalny język, który wyraża to, czego nie można wyrazić słowami. To język duszy i serca człowieka. Przygotowany specjalnie na dzisiejszą okazję program obejmować będzie muzykę poważną, rozrywkową, a także filmową w aranżacji na orkiestrę dętą. Muzyczną mozaikę rozpoczniemy polskim akcentem, bowiem koncert otworzy uroczysty polonez z filmu Pan Tadeusz Wojciecha Kilara. Kolejne kompozycje obejmować będą utwory rozrywkowe, a będzie to Belvedere Klausa Petera Bruchmana, solo na Rożku Angielskim zagra Mirosław Kulczyński, na kotłach Sławomir Cieszyński oraz Dixieland Spectacular Johna Edmonta, solo na perkusji wykona dla Państwa Krzysztof Wojciechowski. Przed Państwem Orkiestra Muzyków Bydgoskich M-Band pod dyrekcją pani Ewy Makuli. Serdecznie zapraszam. Thank you.
Zespół, który podziwiacie Państwo dzisiaj na estradzie, jest naprawdę niezwykły, dlatego pozwolę sobie poświęcić chwilę na przybliżenie ich historii. Orkiestra Muzyków Bydgoskich M-Band powstała 1 czerwca 1995 roku. Członkowie zespołu pochodzą z różnych stron regionu, między innymi z Solca Kujawskiego, Łabiszyna, Torunia, Inowrocławia, ale też Gdańska czy Poznania. W 30-osobowej orkiestrze są między innymi poloniści, budowlańcy, anglistka, farmaceuci czy geograf. Pani Ewa Makula często towarzyszy im w ich życiu zawodowym, ale też osobistym, a przede wszystkim wspiera ich wspólną pasję. Odwdzięczają się jej za to pracą na próbach, zaangażowaniem na koncertach, ale przede wszystkim tym, co najpiękniejsze – przyjaźnią. To niezwykli pasjonaci, którzy dzięki kunsztowi muzycznemu od lat zbierają laury na regionalnych, krajowych i zagranicznych festiwalach. W ostatnich latach zespół triumfował wielokrotnie na ogólnopolskim przeglądzie orkiestr dętych w Rowach. Te sukcesy zaowocowały zaproszeniami na koncerty do Paryża, Brukseli, Warny czy Karlowych Warów. W kraju zespół regularnie zdobywa nagrody w konkursach regionalnych i ponadregionalnych. Znany jest w całym województwie, gdyż chętnie uświetnia uroczystości lokalne. Dzisiejszy wieczór, drodzy Państwo, będzie wspaniałą okazją do spotkania z muzyką wielkich mistrzów, ale w nieco innej aranżacji. W dalszej części koncertu usłyszą Państwo między innymi słynny taniec węgierski Johannesa Brahmsa. Zabrzmi także Bolero Maurice'a Ravela, utwór oparty na rozwijaniu jednego tematu granego przez różne instrumenty, któremu towarzyszy jednostajny rytm podany na werblu na początku utworu. Jako ciekawostkę wspomnę, że pierwsze koncertowe wykonania Bolera okazały się całkowitą klęską. Kompozycje krytykowano za monotonię, towarzyszyły temu gwizdy, protesty. Ta nietypowa konstrukcja dzieła, szokującego w swojej prostocie, początkowo dla publiczności była nie do przyjęcia. W utworze Ravela solo wykonają dla Państwa na rożku angielskim Mirosław Kulczyński, na klarnecie Tomasz Sojka, Jerzy Wojciechowski, na trąbce Łukasz Rafiński oraz Krzysztof Marlewski. Dzisiejszego wieczoru zabrzmi także muzyka operowa, słynna habanera i aria Torreadora z opery Carmen Georgesa Bizeta, a to wszystko zostanie okraszone muzyką rozrywkową, od której zaczniemy, Cornfield Rock Jakoba Dehana oraz Bandology Erika Osterlinga. Serdecznie zapraszam. Thank you.
Thank you.
Na zakończenie koncertu zabrzmią cztery wspaniałe dzieła, z których szczególnie dwa są mi bliskie. Dymitr Szostakowicz to jeden z największych kompozytorów XX wieku. W centrum jego twórczości plasują się symfonie. To one oddają drogę jego artystycznego rozwoju, jak i burzliwe dzieje Związku Radzieckiego. Zarzucano mu przez to, że usiłuje służyć dwóm panom – poprawności politycznej i sztuce. W twórczości Szostakowicza obok utworów niezwykle monumentalnych, dramatycznych, patetycznych odnaleźć można cały szereg dzieł o lżejszym charakterze, szczególnie muzyki filmowej. Niektórym swoim tematom kompozytor dawał nowe życie, włączając je do innych dzieł. Tak też jest w przypadku drugiej suity jazzowej, której materiał w większości został zaczerpnięty z wcześniejszych utworów. Światową karierę z tego ośmioczęściowego cyklu zrobił walc, między innymi dzięki filmowi Stanleya Kubricka Oczy szeroko zamknięte. W wykonaniu orkiestry zabrzmi także dzieło skomponowane przez Johanna Straussa, dedykowane austriackiemu marszałkowi Józefowi Radeckiemu. Ten najbardziej popularny marsz, obecnie grany podczas wielu ważnych uroczystości, zgodnie z tradycją Wiedeńczyków, zamknie dzisiejszy koncert. A na początku zabrzmią puzonowy ekspres Waltera Tuschli, solo na puzonach wykonają Marek Cieszyński, Wiktor Hoffman oraz Artur Szatkowski, a zaraz po nim Mr. Boogie Waltera Schneidera Argenbula, solo wykonają dla Państwa na trąbce Dominik Haliniak, na puzonie Marek Cieszyński, na klarnecie Tomasz Sojka, na saksofonie altowym Katarzyna Czarnota i na saksofonie tenorowym Bartosz Haliniak. Drodzy Państwo, dzisiejszy wieczór to niewątpliwie wielkie święto muzyki, ale przede wszystkim zespołu, który już od ćwierć wieku przynosi chlubę regionowi, z wielkimi sukcesami rozwija się i wzbogaca życie muzyczne. Jestem przekonana, że ten wieczór na długo pozostanie w Państwa pamięci. Jest mi niezmiernie miło, że mogłam dzisiaj Państwu towarzyszyć podczas tej wyjątkowej uroczystości. Dziękując za uwagę, żegnam się już z Państwem i życzę udanego odbioru. Dobranoc. Thank you.
Państwa, myślę, że, bo jak nie chcę mówić, nie chcę komentować, ale po prostu chcę powiedzieć od siebie, że gdyby była inna sytuacja, to pewnie tu by były torty i byłby catering, ponieważ mój perkusista to jest szef restauracji studenckiej. Jak tak? No nie wiem. Proszę Państwa, w operze, to było w 14 roku, gdzie ja miałam 55-lecie, no teraz mam 60, ale właściwie w zeszłym roku już mam 61. No nie wiem, ile jeszcze mi się uda, że tak powiem, działać. No dzięki orkiestrze się trzymam chyba i dzięki Państwu, dzięki tym wszystkim, którzy przychodzą na nasze koncerty. Także no, zobaczymy, może jakiś koncert, może wreszcie się odmrozi coś, może będzie jakiś koncert na powietrzu, no nie wiem gdzie. No w każdym razie cieszę się, że mogłam zagrać ten koncert, że mogliśmy zagrać ten koncert, bo niektóre osoby mi mówiły, a tam do czerwca. Ja mówię, tak, później pół roku, rok i później co? I później, no nie wiem co, rozmyje się wszystko. Nie, na razie to myślę, że szczęśliwa jestem, że się wszystko odbyło. Dziękuję władzom. Nie wiem, czy władze jeszcze są, czy ich nie ma, ale jeszcze raz dziękuję, bo naprawdę zostałam usatysfakcjonowana bardzo, bardzo, bardzo. Także wszystkim dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Będzie bis? Ziemię. Tutaj sen mi podpowiedział, że nikt nie wychodzi dlatego, że mamy coś zagrać, tak? No. A ja jestem taka, jak to się mówi, no widocznie, nie wiem, no myślałam o tym, ale nie było słowa bis, nie było. Było. Widocznie maseczki przeszkadzają. To proszę powiedzieć z tego repertuaru, co Państwo chcecie usłyszeć. Wszystko. Proszę powiedzieć, niech ktoś bez maseczki powie. Co takiego? Nic nie słyszę. Co? Mister Bugi, tak? Mister Bugi, no dobrze, no to dobrze, Mister Bugi. Wobec tego jedziemy.
Proszę Państwa, ja wszystkim życzę 100 lat i 200, naprawdę. Ja się bardzo cieszę, jest mi bardzo miło, naprawdę nie przypuszczałam, że będzie takie przyjęcie w tych warunkach covidowych, no, które są jakie są, nie będę komentować. No, w każdym razie tyle osób przyszło, że no, myślę, że pani w kasie jeszcze tam miała trochę biletów i dlatego tyle osób się, że tak powiem, tutaj zmieściło. Bo przedtem no, to było różnie, no, ale naprawdę dzięki, wielkie dzięki. No ja tutaj muszę też już, nie wiem, bo orkiestra też usta im wysiadają. No myślę, że tak, bisów można by jeszcze mnożyć, ale myślę, że tak. Podziękujemy bardzo za przyjęcie i ja wszystkim orkiestrze dziękuję, bo chcę Państwu powiedzieć, że siądźcie na chwilę. Nie wiem, ale siądźcie na chwilę. Ja chcę tylko powiedzieć, bo szczerze mówiąc, to co Pani zapowiadała, to ja nic nie słyszałam, nic nie mogłam zrozumieć, bo nie wiem, bo byłam tam gdzieś i tak dalej. Ale chcę po prostu powiedzieć i chcę przedstawić, bo to jest najważniejsze, że mimo, że miałam mieć solistę, który miał śpiewać, no ale odmówił. To wszystko się, jak to się odmaja, się to wszystko kręciło. No i teraz tak, powiem, kto mnie, że tak powiem, nie zawiódł. Nie zawiódł mnie tutaj, o, Marek Cieszyński, proszę wstać. Buzon. Tak. Nie zawiódł mnie Wiktor Hoffman, proszę Państwa. On, powiem tak, Wiktor Hoffman ma rodziców w Tucholi, ale w Gdańsku studiuje. Na każdą próbę przyjeżdża z Gdańska. Naprawdę, tak. Artur Szatkowski, który mieszka pod Bydgoszczą, ale też pracuje i po prostu nie ma za bardzo czasu, ale jednak. Teraz tak, takich mam, ja wszystkich tutaj wymienię solistów, takich mam młodych, no żebyście Państwo wiedzieli, takich mam młodych, którzy grają, no nie wiem, rok, może nie cały, może drugi, nie wiem, to są bracia bliźniacy. To jest trębacz Dominik, wstań, i to jest Bartek, to są bliźniacy, więc no fajno mieć bliźniaków, prawda, no. No, teraz z solistów takich. Stasiu Karczewski mnie ratował w tańcu węgierskim. Stasiu, proszę bardzo. Stasiu jest z Warszawy, no ale mieszka na razie w Bydgoszczy. Także Stasiu w tańcu węgierskim grał tarataka, tika, 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 t
chcę po kolei. Krzysiu Wojciechowski, proszę. Krzysiu. Proszę Państwa, to jest taka firma, że my tam już tyle razy obchodziliśmy różne jubileusze. No wreszcie niech się to otworzy wszystko, ale pewnie nie wcześniej jak po Wielkanocy, nie wiem. To tam już mam u Krzysia zamówione, tam będziemy mieć no po prostu jubileusz swój orkiestrowy. Także Krzysiu tam w Fordonie działa, działa. Ale oprócz tego świetnie gra na perkusji i w Dixieland Spektakular grał na tych przeszkadzajkach takich. No, prawda? Tak. To wszystko Państwo słyszeli. No, z perkusistów jest jeszcze Sławek, który gra na kotłach. Sławek Cieszyński, tak? Tak. Marcel na talerzach. Marcel na talerzach, proszę. Jeszcze dwóch tam jest. No, perkusiści, proszę Państwa. Perkusiści są bardzo potrzebni. W Filharmonii też jest czasem 10. No, ja wprawdzie nie mam. Jeszcze jest Konrad Kaczmarek i Andrzej Sapkowski. Proszę. Andrzej. Nie ma go? Nie wiem. Nie wstaje, nie wiem. A tutaj jeszcze soliści. Aha, tu jest Andrzej, dobrze. No, nie widziałam, gdzie jest, no. No w każdym razie, a z solistów jeszcze tutaj są jest Kasia Czarnota, tak? Kasia Czarnota, która, wstań, która jest anglistką, tak? Kto jest jeszcze z solistów tutaj? Tomek Sojka, proszę wstań. Tomek jest geografem. Jurek Wojciechowski, tak? Klarnet, tak. No i tak. I wiadomo, trębacze tacy jak Łukasz Rafiński i Krzysiu Marlewski, którzy no mnie nie zawodzą. No wstańcie, proszę, duet. No, no
to myślę, że tyle, ponieważ każdy coś tam miał. Jeszcze był taki pan tutaj, którego już nie ma, grał na rożku angielskim. No my nie mamy rożka, bo w ruchu amatorskim niestety to jest bardzo drogi instrument. I ja, że tak powiem, no skontaktowałam się, wypożyczyłam tego pana z filharmonii. Także grał dwa utwory na rożku. Proszę Państwa, dziękuję po stokroć, dziękuję wszystkim, naprawdę. I cieszę się. I dziękuję.